Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj opowiem Wam o bardzo ciekawej czynności serwisowej, ale jednocześnie bardzo, bardzo istotnej. Bo tak naprawdę, kiedy czasami oglądam telewizję, kiedy słucham radia, jakoś nikt nie wspomina o tym, jak ciąć karbon, a tak naprawdę jest to bardzo, bardzo newralgiczna czynność w rowerze, no ponieważ aktualnie tak naprawdę no chyba każdy, albo przynajmniej większość z nas posiada jakieś części karbonowe w swoich dwóch kółkach. Najczęściej będą to, nie wiem, karbonowe kierownice, sztyce, które docinamy również, albo właśnie rury sterowe, jak w przypadku tego kawałka, które sobie zachowałem z cięcia. I po to, aby pokazać Wam, jak właśnie powinniśmy profesjonalnie, bądź lepsze słowo, bezpiecznie dla operatora brzeszczotu ciąć właśnie karbon. Ponieważ karbon jest bardzo podobnym tworzywem, że tak to ujmę, do czego Kasper wyleciał mi z głowy? Do azbestu, o, do azbestu, dziękuję. No i właśnie jak zapewne większość z Was wie, no azbest, kiedy się pyli, jest bardzo niebezpieczny, rakotwórczy. No i dlatego, kiedy teraz jeszcze pozostałości tego azbestu są usuwane z dachów domów najczęściej, z komórek, no to robimy to w kombinezonach ochronnych, właśnie ze względu na jego rakotwórczość. No i karbon zachowuje się, o czym być może nie wszyscy wiedzą, bardzo podobnie. Kiedy tniemy włókno węglowe, ono się pyli, dostaje się do naszego układu oddechowego. No i te drobinki, które naprawdę są no bardzo, bardzo niewielkie, dostają się do płuc. No i później organizm nie może ich stamtąd usunąć. Jest to dla nas bardzo niebezpieczne. Również może być rakotwórcze i generować, jeśli nawet nie takie najcięższe kalibrowo choroby, to jednak może generować dla nas później różne niechciane problemy zdrowotne. Dlatego chciałbym dzisiaj Wam opowiedzieć o tym, jak bezpiecznie ciąć włókno węglowe. No oczywiście idealnie byłoby, gdybyśmy mogli mieć taki profesjonalny odciąg i podczas cięcia właśnie ten odciąg odsysałby nam ten karbonowy pył, no ale nie widziałem, aby większość użytkowników przydomowych warsztatów takowe posiadała. No zresztą my sami w serwisie takiego też nie mamy, więc chciałbym Wam pokazać, jak to wygląda, albo powinno wyglądać w serwisie rowerowym, jak to powinno wyglądać w przydomowym warsztacie, jak to zrobić bezpiecznie. Być może sami macie jakieś własne patenty na cięcie włókna węglowego. Jeśli takowe macie, to ja chętnie o nich przeczytam, posłucham. Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. I co będzie nam potrzebne oprócz oczywiście karbonowej rurki? Będą nam potrzebne okulary, które dobrze przylegają do twarzy. No, czasami sami wiecie, że robimy coś szybko, nie chce nam się takich okularów zakładać, no bo oczywiście uważamy, że nic się nie stanie, ale jak najbardziej warto to robić i gorąco Was do tego zachęcam, aby też do oczu nic nam nie wpadło. Bardzo istotna rzecz, będziemy potrzebowali najlepszą maskę na twarz, jaką możemy sobie kupić. Ponieważ kiedy używamy zwykłej takiej maseczki, prawda, taka maseczka nie zatrzyma nam tak drobnych cząstek, jakie właśnie powstają przy cięciu karbonu. I też na to zwracajcie uwagę. Potrzebujemy także prowadnicę, w której umieścimy czy to karbonową sztycę, czy karbonowy widelec, kierownicę. To jest prowadnica ParkTool SG7i2, czyli Saw Guide. I ja ją tutaj zaupgrade'owałem, ponieważ oryginalnie był tutaj taki docisk z tworzywa, ja zrobiłem go z aluminium, no i teraz znacznie poprawiła się jakość pracy i jakość cięcia. Będzie nam potrzebna oczywiście piłka do cięcia. I tutaj mamy dwie piłki. To jest klasyczny brzeszczot do stali, do metalu. I takiego brzeszczotu no, nie powinniśmy używać przy cięciu karbonu. Oczywiście da się to nim zrobić, ale sugeruję używanie brzeszczotów do karbonu. To jest właśnie brzeszczot też marki ParkTool. On tutaj posiada napyloną taką warstwę cierną i właśnie tym brzeszczotem powinniśmy karbon ciąć. Tutaj jest też taka ważna uwaga, że ten brzeszczot do karbonu jest troszkę grubszy od takiego klasycznego. No i też powinniśmy to uwzględnić najczęściej przy cięciu rur sterowych, że ten brzeszczot, jako że jest troszkę grubszy, no to też ta linia cięcia będzie grubsza. No i pamiętajcie, że kiedy dokładnie co do milimetra chcecie wymierzyć długość tej rury sterowej, no to właśnie taki brzeszczot jest troszkę grubszy, no i tego materiału zbierze nam więcej. Tutaj przygotowałem sobie jeszcze taśmę izolacyjną,
ponieważ kiedy tniemy włókno węglowe, tutaj Kacper, jak podejdziesz, być może będzie to widać, jest właśnie taki zadzior z włókna. I no, takie zadziory w zdecydowanej większości przypadków powstają i no, są o tyle niebezpieczne, że tutaj akurat ten zadzior można łatwo zeszlifować, ale kiedy on nam tutaj pojawi się z tej strony, to włókno zacznie się odrywać, no to będzie to niedobre dla integralnej części całego komponentu. Także jedną z opcji jest właśnie, kiedy już mamy zaznaczoną linię cięcia, zaklejenie miejsca cięcia taśmą i robimy to w taki sposób, że na przykład tutaj mamy, załóżmy, naszą linię, powiedzmy, że jest tutaj zaznaczona, obklejamy sobie dookoła to miejsce taśmą. Robimy to naprawdę ciasno, tak aby ta taśma mogła przytrzymać nam miejsce cięcia i nawijamy kilka warstw, też nie za dużo, tyle wystarczy, docinamy. Tak przygotowaną karbonową rurę możemy już w tym momencie ciąć. Drugą z opcji jest złapanie karbonowej rury w naszej prowadnicy. No i kiedy brzeszczot będzie nam przechodził, powiedzmy, przez więcej jak połowę, odwracamy rurę, no i zaczynamy cięcie z drugiego końca po to, aby właśnie nie było tego efektu przełamania i rozwarstwienia włókna. No a teraz pokażę Wam, co dalej zrobić, aby taką rurkę przeciąć. No i co, chłopaki, robimy cięcie z taśmą czy bez taśmy? Bez taśmy. Bez taśmy. No dobra, my zrobimy w takim razie cięcie bez taśmy. Dobrze. I tutaj zawsze dokręcamy naprawdę mocno, oczywiście nie na tyle mocno, aby uszkodzić strukturę włókna, aby... Jeśli mamy tutaj widelec, aby ten widelec nam się nie obracał, jeśli mamy kierownicę również, ponieważ kiedy ona nam się pod wpływem tych drgań przy cięciu zacznie przesuwać, no to cięcie będzie bardzo, bardzo nierówne. A teraz pozwólcie, że szybko założę okulary i maskę. Ok, no i za pomocą bardzo zaawansowanych efektów specjalnych mamy teraz gotowego operatora brzeszczotu. Tniemy w taki sposób, że na początku właśnie spryskujemy całość łącznie z brzeszczotem wodą po to, aby nam się pyłu jak najmniej wydostawało. No i najlepiej robić to w dwie osoby, bądź jedna osoba musi zarówno operować piłką, jak i właśnie takim zraszaczem. Robimy takie delikatne ruchy, nie dociskamy bardzo mocno, tniemy spokojnymi, posuwistymi ruchami. No i właśnie ten karbonowy pył, który już nam się tutaj pojawia, cały czas musimy zraszać, aby no, po prostu nie dostawał się do naszych dróg oddechowych. Ważne, aby spryskiwać rurkę od dołu, ponieważ wewnątrz ten pył oczywiście również się zbiera. Dobra, myślę, że będzie można już się przekręcić na drugą stronę. Tutaj, tak jak widzicie, wszystko naprawdę jest w tym pyle, ja tego nie będę dotykał. No i teraz Mateusz właśnie obrócił rurkę. Tutaj być może tego nie widać, ale właśnie w tym miejscu mamy linię ucięcia i będziemy cięli od drugiej strony, aby zminimalizować ryzyko strzępienia się włókna. No i właśnie pamiętajcie o tej masce, o okularach, to jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Zaczynamy cięcie. Gotowe. Cięcie jest równe. Ja zaraz to wsadzę pod kran, tę właśnie prowadnicę, dokładnie wszystko opłuczę. To samo robimy, tutaj Mateusz już dokładnie wytarł brzeszczot, to samo robimy z nim, spłukujemy go wodą i wycieramy, no bo ważne jest to, aby nie dopuścić do wyschnięcia i później wdychania tego właśnie pyłu. To wszystko, rura jest docięta. Tak naprawdę jeszcze oczywiście trzeba ją dokładnie obrobić, aby ewentualne nierówności wyrównać. Ale to będzie temat na inny film. Chciałem dzisiaj Wam tylko pokazać, jak bezpiecznie właśnie wykonać samocięcie. Tak naprawdę to wszystko, pamiętajcie, aby dokładnie umyć ręce, umyć wszelkie elementy Waszego ciała, które mogły mieć kontakt z włóknem, no i starajcie się go nie wdychać. To przede wszystkim i wszystko powinno być wtedy
Okej, dziękuję Wam za dzisiaj. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, tak jak wspomniałem, sekcja pod filmem oczywiście należy do Was. No a my widzimy się w kolejnym filmie, jak również w naszym serwisie, do którego Was serdecznie zapraszam. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!